Sztaki medyczne, gazy jałowe, bandaże, środki opatrunkowe, opatrunki wentylowe, leki przeciwbólowe, to wszystko się na pewno przyda. Można oddawać, przypomnę, w Podgoruszkę dzisiaj od 11 do 14 w tygodniu również będzie taka opcja. Także bardzo licznie tutaj gmina Kęty włączyła się w przekazywanie tych darów do poszczególnych punktów, m.in. Dom Kultury w Kętach od poniedziałku do niedzieli, czyli codziennie, nawet dzisiaj możecie podejść do Domu Kultury w Kętach. Tutaj jest osoba, która przyjmuje dary od 9 do 19. Można to także zrobić w miejscu aktywności mieszkańców w Rynku 13. To od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 17. Zapraszamy bardzo serdecznie. Gdyby ktoś chciał z tej sposobności oczywiście skorzystać, jest jak najbardziej taka możliwość. I jeszcze przed momentem tutaj słuchacz napisał, że w Żywcu w Centrum Rehabilitacji na ulicy Witosa 3 można też przekazywać te dary. Może drogę będą łapać nową.